Od blisko 100 lat dęblińska szkoła Orląt jako jedyna w kraju kształci pilotów odrzutowców i śmigłowców, nawigatorów i kontrolerów ruchu lotniczego. Dziś podczas 98. już promocji prezydent Aleksander Kwaśniewski, zwracając się do studentów, podkreślił, że Polska od 2 lat jest członkiem NATO, sojuszu najbardziej rozwiniętych krajów. Ten sojusz w coraz większym stopniu staje się konstruktorem nowej, jednoczącej się Europy, mówił prezydent. Jako zwierzchnik sił zbrojnych Aleksander Kwaśniewski wyraził nadzieję, że ostatnie decyzje polskiego parlamentu zapewnią stabilne finansowanie polskiej armii oraz zakup samolotów wielozadaniowych i transportowych dla lotnictwa. Dziś 55 absolwentów szkoły Orląt otrzymało nominację na pierwszy stopień oficerski. Zgodnie z tradycją uroczystość przypominała średniowieczny zwyczaj pasowania na rycerza. I choć prezydent szczególnie ceni tych, którzy decydują się na zawodową służbę w wojsku, nie wszyscy chętni mogą studiować w szkole Orląt. Główną przeszkodą jest stan zdrowia. Studia w szkole oficerskiej trwają 4 lata. Absolwenci uzyskują tytuł pilota wojskowego i inżyniera i opuszczają nasze gniazdo Orląt, udając się do jednostek lotniczych na terenie całego kraju. Coraz częściej na tę szkołę decydują się też kobiety. Wśród dziś promowanych lotników była pierwsza od wielu lat kobieta, Edyta Grabowska, która ukończyła szkołę chorążych lotnictwa i uzyskała stopień młodszego chorążego nawigatora. Dziś w dęblińskiej szkole uczy się ponad 300 podchorążych, którzy poznają procedury lotnicze zgodne ze standardami NATO. Jesienią naukę w szkole Orląt rozpocznie 80 przyszłych lotników. Wśród kandydatów, którzy zgłosili się na badania lekarskie, jest 30 dziewcząt.